Jestem przyzwyczajony do tego, że każdy prawie mój film trafiał na kartę na czasie, kiedy był Fortnite w modzie. Jest taki jeden gość, który mi ukradł karty na czasie, nagrywając survival. Tak, mówię o tobie, Wojan. Więc czas stworzyć mój świat w survivalu i pokazać, gdzie jego miejsce. Oczywiście to wszystko są żarty. Bardzo lubię Wojana i uważam, że naprawdę fajną ma serię z survivalu, ale my zrobimy troszkę inną, podobną, ale troszkę inną. I zaczynamy także survival po to, żeby spełnić waszą prośbę, żebym zaczął solo survival, więc zaczynamy. Tworzymy nowy świat, który będzie się nazywał może... Zipcraft. O, to w ogóle fajnie brzmi, Zipcraft. Tutaj wyłączone, wszystko jest ok, survival. No i chyba stworzymy nowy świat. Survivalowy świat. Ach, zatapiamy się w tym świecie Minecrafta. Oh my god. Okej. Nasz świat został stworzony i wygląda w ten sposób. No tak, na bagnach nas od razu zespawnowało. Okej. Wielka pustynia, niestety. Są jakieś krowy. Jest tutaj trochę polany, jakieś świnki te, kurczaki, dobra. Najpierw zbierzemy sobie pierwsze drewno, może zanim zaczniemy zabijać moby. O, ten przełomowy moment, ta chwila, kiedy zniszczyliśmy pierwszy kawałek drewna i zaczęliśmy tak naprawdę życie na naszym świecie survivalowym. O nie. To będzie bardzo długa podróż. Okej, więc nasze pierwsze drzewo zostało zniszczone. Nieźle, jest dobrze. Więc teraz pierwszą rzecz, jaką musimy zrobić, to zamienić to wszystko chyba na deski i stworzyć nasz pierwszy crafting table. Pyk. I zróbmy nasze pierwsze narzędzia. Killow się na pewno przyda i się przyda miecz. O. Co się dzieje? Co to? A, to te drzewo się niszczy. Ja się zastanawiałem, co mi tu łazi. Ej, patyki! Nie musiałem robić patyków, one same spadają. Mamy killow, mamy crafting w kieszeni. No to idziemy zabijać moby! Dobra, mamy wystarczającą ilość jedzenia. Ej, co to jest? Serio? Czy mamy grzyby już od razu? Grzybów da się z tego co wiem robić zupki, które są mega, mega dobre do życia. Co prawda są muchomory, więc nie wiem jakim cudem... Okej. Minecraft. Czemu ja próbuję znaleźć realizm w Minecrafcie? Jak coś, to takich grzybów się nie je, okej? Czemu Minecraft uczysz dzieci, że takie grzyby można jeść? A, nie można ich jeść. Trzeba je najpierw zrobić. Okej. Jaki śliczny króliczek! Patrzcie na tego małego! Patrzcie, jak ucieka w ogóle! Ej, gdzie ty uciekasz? Bany, gdzie ty uciekasz? No, wracaj! Zanim zrobimy cokolwiek, poszukajmy jakiegoś fajnego miejsca do osiedlenia. Gdzieś, gdzie byśmy mogli spędzić w sumie pierwszą noc. Tam jest jakaś jaskinia. Noc w jaskini nie brzmi zbyt przyjemnie, ale tam jest węgiel! Węgiel, czyli coś, co jest nam bardzo, bardzo potrzebne. Więc na tą chwilę pójdziemy sobie tutaj i chyba wejdziemy w tą jaskinię. Ej, jak się fajnie stworzyła nam jaskinia. Ośmiornice? Czemu ja wszystko zabijam na swojej drodze, jak tylko zobaczę? O, coś dostałem. Torbiel z atramentem. Ej, dobra, nie wiem po co jest atrament, ale... Chyba jest potrzebny, na pewno po coś jest potrzebny. Dobra, zbieramy pierwszego kobla. I od razu też pierwszy killow poproszę tutaj. Okej. I węgiel! Węgiel! Dobra, zbieramy węgiel, żeby mieć czym oświetlić tę jaskinię. Ogólnie węgiel jest jedną chyba z najważniejszych rzeczy w Minecrafcie, więc zbieramy cały, jaki tylko tutaj jest. Okej, chyba cały węgiel został zabrany. 20 węgla już mam! Zróbmy sobie pochodnie, żeby oświetlić i zobaczyć, co tu się dzieje. O, to jest jeszcze większa jaskinia! Patrzcie tylko! O kurde, jaka ona jest obszerna! Jaka gigantyczna jest ta jaskinia! Dobra, węgiel! I tutaj gdzieś było żelazo, prawda? O, tu jest żelazo. Jaka tam jest jaskinia ogromna. O kurde. Dobra, musimy zrobić piecyk. Postawimy w tym miejscu i przepalimy sobie jedzenie. Trzeba wydobyć to żelazo teraz. Co się stało tutaj z tą wodą? Daj mi to żelazo! Słuchajcie, będziemy mieli już żelazny killow. To już jest osiągnięcie chyba, nie? W ogóle w pierwszym odcinku już żelazny killow, po pierwszych chwilach tak naprawdę. O, jedzonko. Zjedzmy sobie. No i mamy mnóstwo życia. Może w sumie nie zjemy do końca, bo nam się jeszcze przyda. No i co? Przepalamy już żelazo. I potem ja bym poszedł do tej jaskini. Ale żeby wejść do jaskini potrzebujemy na pewno o wiele więcej pochodni. Więc zrobimy więcej pochodni. Teraz jesteśmy przygotowani na to, żeby iść do jaskini. O, kolejne żelazo i kolejny węgiel. O nie, szkielet! Gościu! O nie! Nie! Ja nie chciałem z tobą się bić, ja mam tylko kurde kamień! O! Łuk dostałem. Ej, tu jest jakaś wielka jaskinia. Zobaczcie, ile my mamy tutaj żelaza! Jaka ta jaskinia jest gigantyczna! Dobra, zbieramy żelaza więcej. Dobra, rozwalamy żelazo. Więcej żelaza! Żelazo! O, i kolejne żelazo! Nie no, więcej nie może być.
Jestem, uzależniłem się, słuchajcie, od kopania węgla i żelaza. Chyba już rozumiem, dlaczego ludzie się tak uzależniają od Minecrafta. Już zaczynam rozumieć, dlaczego wszyscy grają w Minecrafta, jak tutaj po pierwszych chwilach kopania żelaza i węgla masz ochotę go kopać więcej i więcej i więcej. Okej, okay, wracamy do nas. O nie, jest noc! To jest zły znak, bo mogą być potwory. I to nie mało potworów. Mamy 30 żelaza! Co? 30 żelaza? Już na samym starcie? Kobyl, 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 kobyl. O! Kolejna jaskinia. No ta. Rozwalone. Mamy 25 kobla, więc zróbmy jeszcze jeden piecyk, skoro tak. Ale będziemy na dwa piecyki, no! Kogo mieliście, słuchajcie, w pierwszym odcinku dwa piecyki? No, powiedzcie mi. Powiedzcie mi, czy u kogoś były dwa piecyki w pierwszym odcinku. No. To się nazywa dopiero inżynier. W ogóle przyznam wam się, że w Minecrafta to grałem czasami sobie, ale tak naprawdę to nigdy nie grałem takiego mocnego survivalu. Jedyny raz, kiedy grałem w survival, to było mniej więcej z 10 lat temu, jak wychodziła ta gra, to zaczynałem grać, wtedy wszyscy w szkole grali po prostu i każdy miał swój tak naprawdę świat survivalowy, ale to co my tam tworzyliśmy, to było coś na zasadzie po prostu wkopywaliśmy się w ścianę i robiliśmy po prostu, ozdabialiśmy to deskami i to był koniec. Nasza inwencja to... A nie, przepraszam, miałem jeszcze wieżę obserwacyjną, pamiętam. Był portal do Netheru, więc generalnie w sumie jak na taki takiego małego zipka to nie było aż tak źle, ale to nie było aż tak dużo, co chciałbym zrobić tutaj. Dobra, mamy, słuchajcie, tak dużo żelaza, że teraz tak naprawdę możemy zrobić miecz, to po pierwsze, plus jeszcze kilo żelazny, no i możemy jeszcze zrobić zbrojkę. Na pewno to i na pewno spodnie, bo one dają jak najwięcej. I jeszcze hełm, okej. Okay. No i to się nazywa, kurde, żelazne reguły, niezłe wdzianko. No o to chodzi właśnie. Skoro jesteśmy już tak dobrze przygotowani, to zabieramy wszystkie nasze rzeczy. Idziemy w głąb jaskini. Idziemy do jaskini, zobaczyć co tu się dzieje. Halo, czy coś tutaj jest? Takie korytarze kręte, wąskie. Okej, okay, jeszcze jest niżej, jest żelazo. O, coraz niżej. Na jakim jesteśmy poziomie w ogóle? Na poziomie 40. Co to jest? Co to jest? I dlaczego tu jest pajęczyna? Czemu tu jest coś takiego? Idź ty, no. Panie, czemu tu są tory? O nie, ten! Nie, nienawidzę cię, idź ty! Ja wiem, jak ty działasz na skyblocku, pamiętam. O, wbiją się, walczą. To zwycięży. A jaki malutki pajączek go rozwala? Dobrze, pająk, dawaj go, pająk, rozwala go. Dobrze, dobra robota. O, aż mnie trafił. Dawaj. O, co? O nie! I teraz gdzie ja mam iść? Tam, słuchajcie. O nie, jak słyszałem te plecy tego creepera, to już było takie... O nie. Czyli czeka nas powrót bez żadnych itemów do samego jądra tej jaskini. O nie, a ja nie pamiętam, jak tam się szło. Dobrze. O, jest, są moje itemy. Biorę. Idź ty. Dobra, trzeba się schować gdziekolwiek. Szybko uzbroić się. O! Jakie malutkie, śmieszne. Jak trzy aż popierdzielają. Nie wiedziałem, że zombie są takie silne. Z taką zbroją, a my tak łatwo umieramy? O co chodzi? To nie jest takie proste. Kiedyś Minecraft był prostszy. Ej, jakie to jest wielkie! To jest jakaś opuszczalna kolej. Kurde, tu jest kolejny spawner. Co? Ej, spawner zombiaków i są skrzynki! Dobra, po tym wychodzę już. Bo ja nie mam zamiaru się tutaj bawić. Dobra, z tego co pamiętam, to się aż tak robiło ten spawner. Jakoś tak, chyba. No i dobra. Co my tu mamy, słuchajcie? Mamy złote jabłko. Mamy w miarę spoko rzeczy. Mamy wiaderko. Reszta rzeczy jest tak jakby trochę niepotrzebna. Żelazo i wypindzialamy stąd jak najszybciej. 42 żelaza mamy. Wchodzimy na powierzchnię, w końcu. Wow! Gdzie my wyszliśmy? I czemu tam jest coś takiego? Jakie wielkie pajorolawy! To jest wulkan jakiś? Ej, dobra, chyba wiem, co zrobimy. Mam pomysł. Słuchajcie, co myślicie o tym, żeby tutaj był mój dom? Co myślicie o tym, żeby tak się wchodziło do mojego domu? Trzeba będzie to jakoś oczywiście tutaj zrobić daszek najlepiej. W ten sposób, na ten moment. I czemu znowu jest noc w ogóle? Dopiero co wyszedłem, a tutaj znowu jest noc. O nie, dużo potworów. Dobra, trzeba wejść do naszego nowego domu. A, najgorsze, że nie mam wełny, żeby nawet się przespać w tym nowym domku. No i powiedzcie szczerze, wygląda to dosyć ciekawie, co? Wygląda to dosyć ciekawie. No takie wejście do domu? Dobra, zostajemy tutaj na tą chwilę. Tyle. Do następnego odcinka.